Symfonia spierdolenia w 6 aktach. Rozsiądźcie się wygodnie i czujcie. Część 1, akt 1. Bądź mną. Wrzesień 2012 roku. Level 18. Litzbaza mocno. Klasa maturalna plus 1 klasa muzbazy level 2. Zapierdol jak stacą w Wadowicach na mszy za papaja. Harder, better, faster, stronger. Od 2 lat starasz się o względy lożki 9 na 10. Ona level 16. W wakacje dostałeś kosza. Umieraj w spierdoleniu. 3. pudło w ciągu 3 lat. Piwnica mocno. Wyjdź z piwnicy na rozpoczęcie szkoły. Rozpoczęcie w Litzbazie zaliczone. Jedź na rozpoczęcie do muzbazy. Nowa szkoła, nowe nadzieje. Wokół sami super ludzie. Wszyscy są jak jedna wielka rodzina. Czuj dobrze. Zapomnij o trawiącym cię żalu. Po rozpoczęciu idź na pizzę. Jesz pizzę. Wchodzi lożka. Ta, od której dostałeś kosza. Cześć, Anon. Jak wakacje? Śmieszkuje cię godzinę. Lożka przeprowadziła się tutaj, bo chodzi do tej samej muzbazy, co ty. Nowa nadzieja, Avi. Przez następne miesiące znów staraj się o względy lożki. Tej samej, która dała ci wtedy kosza. 2013 rok. Level 19 wbił. Znów dostań kosza. Jaki zdziwiony 3GP. Zdaj maturę wzorowo. Nie idź na żadne studia. Piwnica 2-4 na 7. Płacz całe wakacje. Bo lożka. Akt 2. Wrzesień 2013. Chodź już tylko do muzbazy. Opłakuj swój nędzny los. Spierdolenie mocno. 3. pudło pod rząd. W tym jedno podwójne. Zmarnowałeś 3 lata dla lożki, która cię nie chce. Smutna żaba JPG. Ile dałbym, by zapomnieć cię wszystkich... Stop. Co ja robię ze swoim życiem? Nic nie sprawia ci radości. Nowy rok szkolny, Eksa. Zauważ, że chodzisz w muzbazie od roku do jednej klasy z cud ideał dziewczyną level almost 16. Z twarzy, moim zdaniem, 9.9 w okresie na 10. Z wnętrza over 9000 na 10. Święty Graal PNG. Gdzie ja miałem oczy, .gif. Zakumpluj się z nią. Zaprzyjaźnij się z nią. Zakochaj się w niej. Nie mów jej tego ze strachu, że znów dostaniesz kosza. Ciepła ciota Moudon. Umieraj w spierdoleniu. 2K14. Level 20 wbił. Dziewczyna poważnie choruje. Martw się tym. Choroba postępuje. Ona nie wyrabia. Coraz rzadziej bywa na lekcjach. Jej nauczycielka się nad nią znęca, bo nie realizuje materiału na czas. Nauczycielka ma w dupie wymówki o zdrowiu. Dziewczyna postanawia odejść z muzbazy. Płacz za nią po nocach. Chciej się z nią pożegnać. Anon, chciałbyś mi co tydzień przekazywać lekcje? W przyszłym roku znów będę tu zdawała i chciałabym być na bieżąco. Z przyjemnością. Dobry z ciebie przyjaciel, Anon. Nowa nadzieja, Avi. Spotykajcie się co 2 tygodnie w kawiarni i śmieszkujcie. Kochaj ją coraz bardziej. Nie mów jej tego, bo ciepła ciota Maury is still active. Kwiecień 2014. Miej się z nią spotkać na korki. Przyjdź po nią. Siedzi z jakimś Januszem. Co tu się? Janusz stylowa typu Wadowice Anno Domini 1920. Zdaj sobie sprawę, że wyglądasz przy nim jak lump. Niska samoocena mocno. Anon? To jest Janusz, mój kolega z klasy. Wyjdźcie we 3 do kawiarni. Janusz się żegna. Dziewczyna całuje Janusza. Kurwa, no nie! Krew napływa ci do mózgu z siłą 10 do potęgi 16 kremówek na sekundę. Janusz był szybszy. Odebrał ci dziewczynę. Przez całe spotkanie się jąka i imię i trzęsą se łapy. Wracając do domu, prawie się zabij, zapierdalając 180 na zakrętach po osiedlowej i wrzeszcząc jak chory. Wiedz, że Janusz jest od ciebie lepszy pod każdym względem. Szanuj Janusza i płacz, że jesteś spierdoliną. Płacz nad swoim losem.
nigdy nie wyjdziesz ze spierdolenia. Friend zone forever. Mimo wszystko ciesz się, że dziewczyna znalazła sobie kogoś, na kogo zasługuje. Czwarte pudło w ciągu 3 lat. Strać na wszystko nadzieję. Akt 3. Maj 2014. Bierze cię jakaś choroba, ale ignoruj to. Ledwo chodzisz, bo noga boli jak cholera, ale wciąż zapierdol mocno, bo nie chce ci się żyć i chcesz się wykończyć. Postanów coś zmienić, bo nie wytrzymię tu. Chciej zdać na studia, na kompozycję. W muzbazie będzie bal dyplomantów. Chciej iść, bo chuja kładziesz na chorobę. Dziewczyna też chciałaby iść. Anon, nie mam jak dojechać. Mogę cię zabrać. Rozmawiasz z Januszem. Prosi cię, żebyś ją pilnował. Szanuj Janusza, bo to równy gość. Dobrze, Janusz, będę ją pilnował. Niech żyje bal. Tańczysz z dziewczyną, chociaż ledwo się ruszasz, bo jesteś chory. Noga boli i trzęsiesz się w gorączce. Mimo wszystko czuj dobrze. Patrz, jak się cieszy, że tu z nią jesteś. Najlepszy wieczór w życiu. Ciepła ciota Mołdow. Postanów wyznać jej miłość w drodze powrotnej. Odwieź ją pod dom. Ciepła ciota, emergency mode. A w course nie mówisz jej, że ją kochasz. Wracając do domu, przejeżdżaj przez wszystkie czerwone w nadziei, że się zabijesz w wypadku. Przeżyj tę noc na płakaniu jak dziecko. Płacz nad swoim losem. Nigdy nie wyjdziesz ze spierdolenia. Czerwiec 2014. Muzbaza zdana na piątkę. Umieraj w łóżku na chuj wie co. Noga cała spuchnięta. Ból o sile miliarda kremówek. Non-stop gorączka. Straciłeś 10 kilo wagi. Bądź naszprycowany lekami jak przeciętny amerykański obywatel. Pogotowie po raz enty każe ci wracać do domu i modlić się do papaja. Mimo to przygotowuj się do zdania na studia i twórz kompozycje, które masz pokazać komisji. Dyktuj nuty złoża śmierci jak jebany Amadeusz. Pewnego dnia pisz z Januszem. Nie wiadomo po co. Rozmawiacie o lekach. Janusz pisze, że też czasem bierze leki, bo tęskni za dziewczyną. Idiot Modeon. Napisz Januszowi, że ją kochasz. Kurwa, co ja robię? Janusz, ja jej nigdy tego nie powiedziałem, bo nie chciałem wam rozwalać związku, bo szanuję cię, Janusz. Prosi Janusza, żeby jej nie mówił. Janusz jej mówi. Napisz do dziewczyny, żeby jej wszystko wyjaśnić. Anon, dlaczego mi nie powiedziałeś? Pisz, że nie chciałeś jej mówić, bo bałeś się kosza. Anon, nie pomyślałeś, że ja może czuję to samo? Kurwa, nie wierzę, kropka rar. Successfully unpacked and ND5, sums checked. Pierwszy raz w życiu ktoś wyznaje mi miłość. Czuję dobrze. Dziewczyna pisze, że jej się nie układa z Januszem. Płacz, bo myśl, że to przez ciebie i że odebrałeś jej szczęście. Niska samoocena mocno. Dziewczyna mówi, że to nie przez to. Mówi, że chce być z tobą, ale musi się jeszcze zastanowić. Przez kilka dni się nie odzywa. W końcu pisze, że chce być z tobą. Dzwonisz do niej. Jej słodki głos mówi te 2 piękne słowa. Chciej skakać z radości, ale nie rób tego, bo choroba i osłabienie mocno. Mimo to zaproś dziewczynę do opery. Ciepła ciota Maury still active. Wiedz, że ona bardzo cierpi, więc wciąż zachowuj się jak przyjaciel. Przez całe spotkanie nawet jej nie przytul i nie mów, że ją kochasz, tylko śmieszkuj. Wróć do domu i płacz jak pojebany, że jesteś ciepłą ciotą. Choroba postępuje. Już prawie nie wstajesz z łóżka. W takim stanie zdawaj egzaminy wstępne na studia. Nadchodzi koniec roku szkolnego. Nie widziałeś się z dziewczyną od tygodni. Chcesz ją zobaczyć, bo przez całe wakacje będziesz za granicą. W jebanej Francji. Szukasz pomocy jak pojebany. Jakiś lekarz w końcu przypadkiem przepisuje ci leki, które pomagają. Cieszysz się, bo chcesz żyć. Na zakończeniu roku szkolnego chciej porozmawiać z dziewczyną, bo za kilka dni wyjeżdżasz i już jej nie zobaczysz aż do końca sierpnia. Nie ma szans. Zamień z nią kilka słów w towarzystwie przyjaciół. Przyjaciele i dziewczyna życzą ci zdrowia i szczęśliwej podróży.
Pożegnaj się. Płacz jak dziecko. Całą noc. Akt czwarty. Lipiec 2014. Twój stan się poprawia. Od lekarzy dostajesz zielone światło na wyjazd do Francji. Jedź do Francji. Pisz codziennie z dziewczyną. Tęsknicie za sobą jak nigdy nikt ever. Dowiedz się, że Janusz ją gnębi. Dowiedz się, że jej choroba postępuje i znów jest źle. Pocieszaj ją i mów, że wszystko będzie dobrze. Twoja choroba nawraca. Nie chodź, nie ruszaj się, tylko się trząś z gorączki. Płacz, bo boli. Płacz, bo nie ma przy tobie dziewczyny. Dziewczyna się martwi. Mów jej, że wszystko będzie dobrze. Przyjmują cię w szpitalu na pogotowiu, w jebanym Paryżewie. Łapią się za głowę, bo of course polscy lekarze spierdolili robotę i dawali kurwa panadol na jebanego guza wielkości pomarańczy. Siedź 3 tygodnie w szpitalu i miej 2 operacje. Myśl, że umrzesz, bo to na pewno rak. Tylko nie teraz, gdy wszystko się zaczęło układać. Płacz, bo tęsknisz za dziewczyną. Płacz, bo ona się martwi. Płacz, bo myślisz, że umierasz. Płacz nad wszystkim, bo jesteś ciotą. Po 3 tygodniach lekarze mówią, że będziesz zdrowy i możesz wracać do domu. Wesoła żaba JPG. Napisz dobre wieści dziewczynie. Dziewczyna się cieszy, ale pisze, że Janusz ją gnębi i ona już nie może. Jeszcze ta jej choroba. Smutna żaba JPG. Nie wiesz, jak ją pocieszyć. Płacz z tego powodu. Zostań we Francji do końca sierpnia. Pisz codziennie z dziewczyną. Staraj się ją pocieszać, choć nie wiesz jak. Chcesz napisać do Janusza. Nie, Anon. To tylko pogorszy sprawę. Obiecaj jej, że nigdy nie napiszesz do Janusza. Koniec sierpnia 2014. Wracasz do kraju. Jak najszybciej możesz, umawiasz się z dziewczyną na spotkanie. Umawiacie się w parku. Żeby nie robić przypału, nie jedź na wózku, jak kazali lekarze, tylko weź laseczkę. Wygląda jak stary dziad. Mimo wszystko ciesz się, że się z nią spotkasz. Wpadacie sobie w ramiona. Chodzicie po parku kilka godzin i rozmawiajcie o wakacjach. Ciągle smuty i narzekanie. Ani razu jej nie pocałuj, bo wiesz, że ona cierpi z powodu Janusza i mogłaby zareagować dziwnie. Pocieszaj ją jak tylko możesz. Pożegnaj się z nią. Po powrocie do domu dostanie SMS-a. Anon, przemyślałam wszystko. Janusz mnie dojechał. Złamałam się. Nic nie czuję do nikogo. Nie jestem w stanie nic tobie dać. Zostańmy przyjaciółmi. Znajdź kogoś, z kim będziesz szczęśliwy. Kurwa, no nie! Próbuj coś ratować. Dowiedz się, że zrobiła to, bo cię kocha i chce, żebyś był szczęśliwy, a ona tobie tego szczęścia dać nie może. Ja już jestem z tobą szczęśliwy. To, co mam teraz, mi wystarczy. Z czasem będziesz chciał więcej, a ja ci tego nie mogę dać. Płacz jak dziecko. Błagaj, żeby jeszcze raz to przemyślała. Ona twardo twierdzi, że nic z tego nie będzie. Płacz jak dziecko. Płacz nad swoim losem. Nigdy nie wyjdziesz ze spierdolenia. Friend zone forever. Akt 5. Wrzesień 2014. Dziewczyna wraca do domu z bazy. Nie zdajesz na studia. Czuj się jak ostatni przegryw. Nowy rok szkolny, Ekse. Po rozpoczęciu odprowadź dziewczynę do domu, chociaż ciągle laska w ręce i ledwo chodzisz. Rozmawiaj z nią długie godziny na klatce, aż zapadnie wieczór. Ona twardo mówi, że chociaż cię kocha, to lepiej ci będzie, kiedy ją zostawisz, bo Janusz ją dojechał i będzie ci z nią jedynie ciężko i smutno. Zapewniaj, że razem dacie radę pokonać wszelkie przeciwności. Ona ciągle swoje. Zrozum, że nic ci się nie uda. Wyjdź wkurwiony. Nie zdąż na autobus do domu. Wkurwekse 100% CPU. Napisz do Janusza, że zniszczył życie tobie i jej. Janusz cię obśmiewa. Wracając do domu, pisz z dziewczyną. Napisz jej okropne rzeczy. Dziewczyna przestaje się do ciebie odzywać. Pisz do niej dalej,
boleki wciąż mocno i delira jak chuj. Parę dni później na korytarzu zobacz ją w stanie skrajnego wycieńczenia. Dowiedz się, że przez ostatnie kilka dni jej choroba się znów nasiliła i bardzo z nią źle. Opamiętaj się. Martw się o nią. Napisz do niej list z przeprosinami. Po 2 tygodniach dostanie SMS-a. Bardzo za tobą tęsknię, wiesz? Spytaj, co u niej. Dowiedz się, że bardzo źle. Janusz traktuje ją jak powietrze, a innym mówi o niej okropne rzeczy. Martw się o nią. Mówi, że wszystko będzie dobrze. Anon, obiecaj, że zrobisz wszystko, by nasza przyjaźń przetrwała. To najważniejsze, co mam. Obiecuję. Przez kilka następnych tygodni regularnie się z nią spotykaj i rozmawiaj. Chcę jej pomóc. Pewnego dnia powiedz jej, że nadal ją kochasz. To dla mnie bardzo ważne, Anon. Nowa nadzieja, Avi. Październik 2014. Dziewczyna chce się z tobą pilnie spotkać na rozmowy. Spotkaj się z nią. Pierwszy raz w życiu słyszysz od kogoś płci pięknej te 2 piękne słowa, powiedziane osobiście, patrząc głęboko w oczy osoby mówiącej. Powiedz to samo. Rozmawiajcie pięknie o wszystkim. Czuj, że wychodzisz ze spierdolenia. Raduj się każdą chwilą. Myśl, że to najpiękniejszy dzień w twoim życiu. Dowiedz się, że ona nadal woli, byś był dla niej tylko przyjacielem. Smutna żaba JPG. Przekonuj ją, żeby jednak dała ci szansę. Nie udaje ci się. Przekonuj, że nie potrzeba tobie nic więcej, jak tylko takiej bliskości, jaką dziś doświadczasz. Bo faktycznie nie potrzebujesz, bo jesteś ciepłą ciotą i nigdy się nie całowałeś nawet. Nie, Anon. Ja coś wiem na ten temat. Friendzone forever. Na koniec spotkania przytulacie się i siedzicie wtuleni w siebie dobre kilka minut. Chwilo, trwaj. Najlepsze uczucie w życiu. Widzisz? Tylko tyle mi wystarczy. Wiesz, że to nic nie da. Myślisz, że już nigdy jej nie przytulisz. Wracasz do domu w swój ulubiony sposób. Zdziw się, że znów nie miałeś wypadku. Kilka dni później znów za dużo myślisz. Poprzednia rozmowa spowodowała, że teraz w ogóle jakoś mało do siebie piszecie. Coś się psuje. Wariujesz. Piszesz okropne rzeczy do dziewczyny. Pisz, że nie wierzysz, że cię kocha. Ona pisze, że znów przestanie się do ciebie odzywać. Błagasz ją, by tego nie robiła. Wkurwiony na siebie za swoją głupotę, wyjdź z domu i idź na spacer po torach w lesie o jebanej 23.00. Anon, co ci odbiło? Zadzwoń do mnie. Zadzwoń do dziewczyny. Rozmawiajcie długie godziny, kiedy idziesz po torach. Ona naprawdę cię kocha. Jak mogłeś nie wierzyć, jebany zasrańcu? Przepraszasz ją za to, że nie wierzyłeś. Wybacza ci. Rozmawiacie o wszystkim. Śmieszkujecie do 4:00 nad ranem. Udało ci się ją przekonać, żeby dała ci szansę. Wesoła żaba. Znów się spotykacie jak kiedyś. I wygląda na to, że wasza niezniszczalna przyjaźń zmierza ku byciu ze sobą. Tyle słońca w całym mieście. Nie widziałeś tego jeszcze. Popatrz, u niej wciąż ciężko. Bo Janusz nadal mają za szmatę i traktuje ją jak powietrze. A ona chciałaby mieć z nim normalne relacje, no bo w końcu jest z nim w klasie i codziennie na nowo przeżywa swoją stratę. Mówi, że pewnie Janusz ma rację i że ona jest ta zła i że skrzywdziła Janusza. Nie wiesz, czemu on ją tak traktuje. Zapewniasz jej, że Janusz się myli, że to nie jest jej wina, że na pewno Janusz chce ją tylko dojechać. Codziennie dbaj o to, by nie myślała o sobie źle. Pomaga jej jak tylko możesz. Listopad 2014. Domyśl się, czemu Janusz mają za szmatę. Janusz myśli, że dziewczyna zdradzała go z tobą jeszcze w maju. Dowiedz się, że dziewczyna sądzi, że to Janusz wymusił na tobie przyznanie się, że ją kochasz, a nie, że jak pojeb napisałeś to tak sobie. Powiedz jej to.
Dziewczyna załamana, bo zerwała z Januszem między innymi z tego powodu, że był o nią zazdrosny i że myślała, że wydusił od ciebie te informacje, więc okrzyczała Janusza, a tak naprawdę on nie zrobił nic złego. Mówi, że Janusz to jednak był równy gość. Wiedz, że Janusz to był równy gość. Czuj, że zniszczyłeś jej i Januszowi życie. Chciej się za to zabić. Ona ci wybacza. Bo cię kocha. Anioł, nie dziewczyna. Staraj się ze wszystkich sił zmazać swój błąd. Rób dla niej wszystko, bo wiesz, że ona zasługuje na to, by być w końcu szczęśliwa. Znów się spotykacie. Znów piszecie jak dawniej, a wasza przyjaźń jest silniejsza niż kiedykolwiek. Zrób jej piękną niespodziankę na 17 urodziny. Ciesz się z tego, że ona się cieszy. Życie jest piękne. Grudzień 2014. Znów miej wyrzuty sumienia. Janusz nadal ją źle traktuje. Ona już nie może. Czuj, że to twoja wina. Wiesz, czemu to twoja wina. Powiedz jej, że napisałeś do Janusza we wrześniu. Anon, jak mogłeś? Obiecałeś, że tego nie zrobisz. Przez ciebie mnie tak traktuje. Przez ciebie od kilku miesięcy. Ten, który mnie kochał, ma mnie za szmatę. On myśli, że byłam z tobą tylko dlatego, że byłeś za granicą, chory. Czuj się okropnie. Rozmawiaj z nią długie godziny w nocy, tłumacząc, dlaczego tak zrobiłeś. Dziewczyna znów ci wybacza. Czuj, że nawet Aliaksza nie otrzymał większego przebaczenia. Znów się spotykacie. Znów rozmawiacie i piszecie jak dawniej. Oraz miej nadzieję, że wasza niezniszczalna przyjaźń niedługo może przerodzi się w coś większego, piękniejszego. Wasza wspólna przyjaciółka ma problemy. Chciejcie jej pomóc. Dziewczyna zaprasza ją oraz ciebie do siebie do domu. Kup dziewczynie prezent świąteczny. Poduszkę. Tyle razy dzwoniłeś do niej w nocy i gadałeś do wczesnego rana. Tyle nocy przez ciebie nie przespała, więc trafny prezent. Przyjdź do niej i wręcz jej prezent. Patrz, jak się cieszy. Ciesz się jej radością. Przychodzi przyjaciółka. Rozmawiacie kilka godzin. Przyjaciółka wychodzi. Zostajesz sam na sam z dziewczyną. Rozmawiacie przez długi czas. Wiedz, że u niej nadal nie jest dobrze. Pocieszaj ją. Ona się do ciebie przytula. Chwilotrwaj. Najlepsze uczucie w życiu. Całujesz ją w czoło. Tylko tyle ci wystarczy. Nie chcesz od niej nic więcej. Chcesz tylko, żeby była szczęśliwa. Czujesz, że twoja obecność daje jej szczęście. Chcesz być przy niej. Wszystko już będzie dobrze. Życie jest piękne. Już nic wam nie zaszkodzi. Nic. Akt 6. Dzień Wigilii 2014. Czuję dobrze. Śmieszkujesz z dziewczyną przez esy. Tańczysz z radości po pokoju jak pojeb. Śpiewasz kolędy. Wieczorem dziewczyna pisze, że przemyślała sprawę i że nie może dłużej tak być. Musi zerwać ze wszystkim, co niejasne. Musi się otrząsnąć. Każdy musi pójść w swoją stronę, że musi przestać robić ci nadzieję i tak nic z tego nie będzie. Kurwa, no nie! Błagasz ją, żeby tego nie robiła. Nic z tego. Friendzone forever. Wigilia. Przyjechała rodzina. Nie rozmawiasz z nikim. Nie jesz prawie nic. Anon, co ci? A nic. Chory chyba jestem. Udajesz, że cieszysz się z prezentów. Tak naprawdę nic cię nie cieszy. Rodzina jedzie na pasterkę. Zostań sam w domu. Znajdź kluczyki do samochodu brata. Wsiądź w jego samochód. Pojedź jebane 30 kilosów do pobliskiego miasta, do kościoła w okolicy, gdzie mieszka dziewczyna. Kościołów tam więcej niż cukierni w Wadowicach. Wybierz pierwszy lepszy. Wejdź do środka, padnij na kolana i módl się do wszystkich świętych o radę. Z ołtarza słyszysz głos papaja. Zgódź się. Zostań we friendzone, a będzie ci dane. Cierpliwości, młody padawanie. Północ.
Rozpoczyna się pasterka. Nie wiesz własnym oczom. Dziewczyna jest dwa rzędy przed tobą. Masz okazję jej to powiedzieć. Dziękuję, papaj. Rozdają opłatki. Na pasterce podejdź do niej i przełam się z nią opłatkiem. Anon, co tu robisz? Chciałem ci powiedzieć, że masz rację. Niech każdy z nas pójdzie w swoją stronę. Wróć do domu. Dostań OPR za kradzież samochodu brata i fejkowanie choroby. Bądź z siebie dumny. Dziewczyna pisze, żebyś do niej zadzwonił. Mówi, że jej zaimponowałeś. Następnego dnia pisze, że ma wątpliwości, czy podjęła właściwą decyzję. Czuj się jak bohater filmu. Znów śmieszkuj z dziewczyną przez esy. Tańcz z radości po pokoju jak pojeb. Śpiewaj kolędy. Zaproś dziewczynę na sylwka do siebie. Rodzice jej nie pozwalają. Smutna żaba. Dziewczyna pisze, że czuje się okropnie, bo robi ci nadzieję, a ona naprawdę uważa, że nic z tego nie będzie. Załam się, ale nie mów jej tego. Zaproponuję jej w zamian przyjacielski spacer noworoczny 2 stycznia. Ona się zgadza. W marzeniach już spacerujesz z nią po zaśnieżonych ulicach miasta. Tańczysz walca na środku rynku. Śmieszkujecie o wszystkim. Odtulasz się swoim płaszczem, by uchronić przed zawieją. Jesteście w innym świecie. W świecie bez zmartwień. Sylwester 2015. Piszesz jej piękne życzenia i dostajesz podobne. 2 stycznia 2015 roku. Dzień spaceru. Radość, ekse, 100% z CPU. Ona pisze, że nie może iść, bo źle się czuje. Załam się. Pisz z nią. Dowiedz się, że źle się poczuła, bo kłóciła się ze swoją mamą cały dzień. Jej mama nie pozwala jej iść. Jej mama uważa, że ona ma przestać robić ci nadzieję. Ona chce słuchać mamy. Masz raz na zawsze przestać się o nią starać, bo nic z tego nie będzie. Załam się do reszty. Zwariuj. Łaź po pokoju i wal głową w ściany. Rozbijaj przedmioty na swojej drodze. Gryź meble. Zacznij wierzyć, że ciąży nad tobą klątwa. Ona prosi cię, żebyś do niej zadzwonił. Pojedź samochodem w środku nocy pod jej okno. Zadzwoń do niej i każ jej zejść na dół. Ona nie zejdzie, bo obudzi rodzinę, a tego nie chce. Krzycz na nią. Mów jej okropne rzeczy. To na pewno nie była miłość. Anon, jak możesz? Wycofaj się z tego. Anon, ja już nie wiem, kiedy ty mówisz prawdę. Dowiedz się, że od kilkunastu dni dziewczyna nie bierze leków i się wykańcza. Czuję do ciebie odrazę. Jak możesz tak nie szanować swojego życia? Kurwa, co ja mówię? Wiesz, że jesteś jebanym hipokrytą. Zdenerwuj się na siebie i całą sytuację. Mów jej więcej okropnych rzeczy. Anon, opamiętaj się. Opamiętaj się. Anon, wróć do domu. Wróć do domu. Anon, zadzwoń jutro. Zadzwoń następnej nocy. Mów, że nie wiesz, jak ma teraz ta przyjaźń z nią wyglądać. Że zawsze będziesz miał nadzieję na to, by z nią być, więc zawsze będziesz się o nią starał, więc nie potrafiłbyś już być dla niej tylko przyjacielem, ale że postarasz się, bo to jest dla niej ważne. Anon, jak możesz? Ty pewnie byłeś moim przyjacielem tylko po to, by ze mną być, a teraz, gdy jest to niemożliwe, to mnie zostawiasz. Zastanawiaj się nad tym, czy ma rację. Wiesz, że ma rację. Czuj się potworem. Tłumacz się dalej. Powiedz, że nie wiesz, co robić, że chcesz, by ta przyjaźń przetrwała. Wiesz już, że spierdoliłeś sprawę. Widzisz, jak tracisz najlepszego przyjaciela i ukochaną zarazem. Tylko dlatego, że chciałeś pokochać kogoś ze wzajemnością. Z rozpaczy mów więcej okropnych rzeczy. Dziewczyno, nie widzę możliwości, by ta przyjaźń przetrwała. Anon, obiecałeś, że zrobisz wszystko, by nasza przyjaźń przetrwała. Okłamałeś mnie, Anon, i zmieszałeś z błotem. Powiedz, że tak nie myślisz, że nie chciałeś. Jakoś kiedy to mówiłeś, byłeś bardziej do tego przekonany, niż kiedy mówiłeś, że chcesz, by ta przyjaźń przetrwała, że wierzysz w to, że cię kocham, czy że ta przyjaźń jest dla ciebie ważna. Wszystko przepadło. Mimo wszystko wybaczam ci, Anon. Rozpłacz się.
Powiedz, że nie zasługujesz na wybaczenie. Błagaj, żeby cię ukarała, żeby zmieszała z błotem i zabiła. Nie mogę, Anon, ja cię kocham. Ryk umierającego jelenia. Powiedz, że chcesz to naprawić. Nie ma co naprawiać, Anon. Chcę jej chociaż to wynagrodzić. Nic już od ciebie nie chcę, Anon. Mówi, że żałujesz, że przepraszasz i że ją kochasz. Żegnaj, Anon. Przez następne parę dni chodź jak zombie. Nic nie czuj, nic nie mów. Męcz waszą wspólną przyjaciółkę całą sytuacją. Anon, nie mieszaj jej w to. Rozpacz, eksy, 100% CPU, 100% RAM. Mało jedz, mało śpi, a dużo pracuj. Chciej się wykończyć. Dowiedz się, że za kilka dni będzie wspaniały koncert karnawałowy. Same VIP-y, czysta elita, wielkie wydarzenie, super wykonawcy, ogółem niepowtarzalny event dziesięciolecia. Dowiedz się, że masz zapewnione wejściówki. Zaproś ją na ten koncert. Dostałem wejściówki na koncert. Będą grali same twoje ulubione kawałki, więc pomyślałem o tobie. To już o mnie nie myśl, Anon. Nie musisz tam iść dla mnie. Jeśli chcesz, mogę cię w ogóle nie przychodzić. Nie, Anon, nie chcę iść na koncert. Załam się totalnie. Miej wszystkiego serdecznie dosyć. Napisz jej list pożegnalny. Spakuj się i chciej wyjechać. Anon, zadzwoń do mnie. Nowa nadzieja, Avi. Dzwonisz. Anon, jak możesz? Przestań mnie szantażować emocjonalnie. Dlaczego nie chcesz po prostu pozwolić mi odejść? Tłumaczysz jej to. Anon, nie wierzę ci. Kurwa, no nie. Przestała mi wierzyć. Wiesz, że już powoli wszystko się wali, ale pytasz, co u niej. Poradziłam sobie. Wzięłam się za siebie. Już jest w porządku. Ciesz się z tego. Ale tę poprawę zawdzięczam tylko i wyłącznie sobie. Załam się. Wiedz, że ma rację. Anon, ja się boję. Boję się ciebie i boję się o ciebie. Przestań mnie szantażować, robisz mi krzywdę. Ty nie szantażujesz, naprawdę masz wszystkiego dosyć. Zostaw mnie już w spokoju, Anon. Załamany bądź. Pracuj 24/7, bez jedzenia, picia i leków. Wszyscy się o ciebie martwią, ale masz to głęboko w dupie. Ciągle powracają złe myśli, codziennie czuj się coraz gorzej. Widuj ją w muzbazie. Staraj się z nią porozmawiać. Patrz, jak cię ignoruje i traktuje jak powietrze. Patrz, jak w jej oczach maluje się strach i ból na twój widok. Znów wariuj. Napisz listy pożegnalne do wszystkich. Zapisz wszystkie hasła, loginy, konta, wszystko. Naprawdę chciej to wszystko zostawić i wyjść. Pożegnaj się z nią i zostaw w domu wszystko. Telefon, dokumenty, ukochany instrument. Wyjdź z domu w ciemny wieczór, na mróz, w samym swetrze i pojedź autostopem daleko. Zrozum, że znów robisz błąd, że nie możesz tego zrobić rodzinie, przyjaciołom i jej. Wróć na piechotę do domu nad ranem. Dziewczyna nawet się nie przejęła. Niby kurwa czemu. Pewnie myślała, że to szantaż. Napisz do niej, że prosisz ją o pomoc, bo chcesz w końcu zacząć żyć i tylko ona wie, z czym powinieneś walczyć, żeby być normalnym. Zadzwoń do mnie, Anon. Nie masz już kasy na koncie. Nie mogę zadzwonić. Jak chcesz. Ja odpadam. A. Kropka. Kropka nienawiści. Napisz, że naprawdę nie możesz. Mogłeś napisać, że nie chcesz mi pomóc albo w ogóle się nie odzywać. Kurwa, co ja napisałem. Masz rację, Anon. Niech każdy radzi sobie na swój sposób. Dobranoc. Kropka. Kiedy ty sobie nie radzisz. Kiedy ta noc wcale nie będzie dobra. Wiedz, że między wami wszystko skończone. Wiedz, że osoba, która poznała cię najlepiej, tak ze wszystkich stron, która cię kocha, widzi w tobie jedynie złego człowieka, który udawał, że jest dobry. Zacznij wierzyć w to, że ma rację. Wiedz, że chcąc ją przy sobie zatrzymać, by dać jej szczęście i uśmiech każdego dnia, zapewnić bliskość, ogrzeć zranione wieloma ciosami serce, tak naprawdę sam ją zraniłeś i to jeszcze bardziej niż Janusz. Czuj, że już nigdy nikt cię nie pokocha. Przestań się wykańczać.
Zacznij wokół siebie stwarzać pozory, że wszystko w porządku. Udawaj, że cieszysz się, że 22 stycznia 2015 grasz na koncercie. Koncercie, na którym ona na pewno będzie. Na kilka minut przed rozpoczęciem koncertu wręcz jej kwiaty. Jej ulubione. Białe róże. Powiedz, że przepraszasz za wszystko i dziękujesz za jej miłość i przyjaźń. Dwie najważniejsze rzeczy, jakie spotkały cię w życiu. Powiedz, że jest najważniejszą osobą w twoim życiu. Przytul ją mocno do serca. Patrz, jak oddala się od ciebie z odrazą i wyrzuca kwiaty do kosza. A potem skocz z okna na najwyższym piętrze w budynku, w którym za chwilę masz zagrać koncert. Spierdolonych 30 metrów na beton. Na oczach rodziny, na oczach przyjaciół i bliskich. Na oczach gości, którzy przyszli posłuchać muzyki w ten piękny styczniowy karnawałowy wieczór. Na jej oczach. Skończ ze sobą. Na 3 dni przed jebanymi 21 urodzinami. Bo wiesz, że w środku jesteś złym człowiekiem, który zniszczył swojej ukochanej 7 miesięcy życia, a potem zmieszał ją z błotem i odebrał jej tak ważną dla niej przyjaźń, która trzymała ją przy życiu przez tak długi czas i dawała jej tyle radości i szczęścia. Przyjaźń, która była najważniejszym, co miałeś, ale o tym zapomniałeś. Bo wiesz, że to, co chciałeś jej dać, już jej dałeś i że była szczęśliwa. Że miałeś to, co chciałeś mieć, a bawiłeś się jedynie w formalności i walczyłeś o zbędne prawo do nazwania jej swoją dziewczyną. Bo wiesz, że tak naprawdę byłeś szczęśliwy już wtedy i niepotrzebnie naciskałeś. Bo chciałeś być jak inni, podczas gdy nie jesteś i nigdy nie byłeś innymi. Bo jesteś spierdoliną, zepsutym kawałkiem mięsa, mordercą marzeń i nadziei, bo jesteś kretynem. Bo takie odpady jak ty się utylizuje. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Także zapalcie świeczkę dla piszącego. Część 2. Ostatnie akordy. Rozsiądźcie się wygodnie i czujcie raz kolejny. Wybaczcie, ta jest o wiele nudniejsza i o wiele bardziej chora. Uwertura. Zwariowałeś. Odbiło ci. Twój mózg przestał pracować prawidłowo. Chwilę temu dziewczyna, którą chciałeś przeprosić, nie chciała nawet z tobą rozmawiać i nie przyjęła kwiatów ani przeprosin. Odeszła, nie oglądając się za siebie. Matka i best friend cię pocieszali. Już po koncercie. Siedzisz właśnie na parapecie. Spoglądasz w dół. W chuj wysoko. Wychylasz się. Best friend łapie cię za rękę. Kurwiu Anon. Tylko spróbuj, to urwę ci łeb razem z kręgosłupem. Bezwiednie schodzisz z parapetu. Akt 1. Wszystko dzieje się jakoś tak nienaturalnie szybko. Poszedłeś gdzieś z rodzicami, jakaś restauracja. Coś zjedliście, z kimś się pożegnaliście. Wracasz do domu. Matka pyta, co to była za dziewczyna. Nic nie odpowiadasz. Idziesz do swojego pokoju. Otwierasz fejsa. Jedziesz po niej jak po suce. Anon, nie wierzę, że to ty piszesz. To, co napisałeś, boleśnie mnie utwierdziło w mojej decyzji. Urągasz jej dalej. Nikogo nie udawałam. Zwłaszcza przed tobą, bo cię kochałam, wiesz? Feels exe restarted properly. Co ja robię? Zaczynasz płakać. Uświadamiasz sobie, że znów ją skrzywdziłeś. Że utwierdziłeś ją w tym, czemu chciałeś zaprzeczyć. Problem w tym, że to ja najprawdopodobniej kochałem kogoś, kto nie istnieje. Nie poznaję cię w tym roku. I obawiam się, że właśnie taki jesteś naprawdę. A. Kropka. Kropka nienawiści. Ktoś inny pisze. To jej best friend. Anon, dziewczyna kazała przekazać, że nie ma już siły, że musisz być silny i że dasz sobie radę.
O kurwa! Ona chce się zabić! Chwytasz telefon, chcesz zadzwonić. Stoisz jak jebany posąg 45 minut gapiąc się na napis połącz. Rzucasz fonem, płaczesz! W głowie widzisz już jej martwe ciało, bezwładnie zwisające na sznurze. Zapada ciemność. Budzisz się rano. Okazało się, że zemdlałeś z wycieńczenia. Następne dni nic nie czujesz. Nic. A nic. Dowiadujesz się jedynie od jej best friend, że żyje. Chwała Bogu. Nadchodzi dzień twoich urodzin. Jesteś załamany. Nic nie sprawia ci radości. Rodzina zabiera cię do klubu na bilard i kręgle. Ostatnią osobą, z którą grałeś w bilard, była ona. Prawie się rozpacz. Na szczęście jest ciemno i rodzinka nic nie podejrzewa. Wróć do domu. Dostałeś od niej życzenia urodzinowe. Ryczysz. Błagasz ją o rozmowę. Po ogromnej batalii w końcu pozwala ci do siebie zadzwonić. Rozmawiacie całą noc. Każde jej następne słowo to nowy ból. Poradziłam sobie sama. Już nie będę taka naiwna. Znacznie lepiej jest być samemu. Nigdy mnie nie kochałeś. Kochanie to podstawa. A ty nigdy się nią nie wykazałeś. Ja wtedy naprawdę chciałam się zabić. Ale czekałam. Nie wiem dlaczego. Czekałam, aż zadzwonisz. Ale nie zadzwoniłeś. Rzucasz się jak ryba na lądzie. Dźgasz się raz po raz z scyzorykiem w nogę, w rękę, ale to nic nie daje. To nie sen. Błagam, dziewczyno, ukaż mnie. Nie chcę, Anon. Ja cię kocham. Najwyraźniej jednak się pomyliłam. Rozmowa kończy się o świcie, ale umawiacie się na jeszcze jedno. Tak bardzo chcesz umrzeć. Mija kilka następnych pełnych pustki dni. Akt drugi. Luty 2015. Ni stąd, ni zowąd dziewczyna pisze. Ty odpisujesz. Śmieszkujecie chwilę o muzyce. Co tu się dzieje, to ja nawet nie. Następne dni mijają jakoś dziwnie. Raz piszecie i śmieszkujecie, a raz piszecie i tylko ból i cierpienie. Przygotowujesz się na konkurs z muzyki. W chuj ważny. Krajowy. Rodzinka zostawia cię samego w domu na 3 dni. 3 bite dni nie śpisz. Jeszcze raz dziennie o 2 nad ranem grasz na pianinie i przygotowujesz się do konkursu. Czasami z nią śmieszkujesz. Nagle kontakt z nią się urywa. Dziewczyno, co się dzieje? Nic. U mnie wszystko okej. Nie musisz się o mnie martwić. Same kropki nienawiści. Dowiedz się, że ona chce się wykończyć. Martw się jak cholera. Wiesz, że nic nie zrobisz. Deprecha mocno, delira w chuj. Wyjdź z domu o 23 i idź przed siebie. Otrząśnij się gdzieś około 2 i zawróć. Uświadom sobie, że przeszedłeś jebane 13 kilometrów, nawet nie wiesz jak. Wróć zmęczony do domu. Matka przyłapuje cię na tym, że płaczesz. Anon, to chodzi o tę dziewczynę od kwiatów? Nie, nie, ja ostatnio tak mam. Idź spać, modląc się o zdrowie i siłę dla niej. O siłę dla siebie. O rozwiązanie tego strasznego konfliktu. Po kilku dniach dowiedz się, że nadal u niej źle. Boże, czemu mnie nie słuchasz? Czy ty w ogóle tam jesteś? Akt trzeci. Marzec 2015. Jedziesz na konkurs. Masz 2 miejsce. 2 miejsce w całym jebanym kraju. Chuj cię to boli, chciałeś mieć 1. A zjebałeś na najprostszym pytaniu. Jesteś wkurwiony. Dziewczyna ci gratuluje. Jakoś cię to nie cieszy. Wracasz do domu. Dostajesz od swojej facetki propozycję jeszcze jednego konkursu. Also, wyjazdu do opery. Powiadamiasz o obu dziewczynę. Ona na nic nie chce się pisać. Rozmawiasz z facetką. Facetka przypadkiem wspomina w rozmowie o dziewczynie.
odjebuję ci. Gdyby pani ją widziała, to może... To niech pani ją jeszcze raz zapyta. Wieczorem dziewczyna pisze. Anon, teraz przegiąłeś. Facetki w to nie mieszaj. Kurwa mać. Znów wszystko się sypie. Odpierdoliło ci do reszty. Piszesz jej na fejsie pierdolony dialog dwóch swoich osobowości. Ona jest załamana tym, jak bardzo jesteś żałosny. Twój stan psychiczny z dnia na dzień się pogarsza. Napierdalasz jej na fejsie kolejnymi smutami. Kurwa, nawet nie wiesz po co. Chcesz bohatyrnąć. Bóg cię opuścił. Akt 4. Kwiecień 2015. Cały miesiąc minął jak jebane pierdolino stacje Wygwizdowo-Górne. Nawet nie wiesz, co się wtedy działo. Na jej fejsie przybywa wiadomości i ona to wszystko czyta. Pewnego dnia błaga cię, żebyś się ogarnął. Że nic od ciebie nie chce. Tylko tego, żebyś znów spróbował żyć jak dawniej. Wiesz, że to niemożliwe, ale jej obiecujesz. Nie mija kilka dni i znów wpadasz w doła. Życie, ty kurwo. Kulminacja. Maj 2015. Słaby promyk życia wciąż się tli. Jedyne, co czujesz, to smutek. Masz tego dosyć. W jednym z pocisków na jej fejsa piszesz: niech teraz coś się wydarzy, cokolwiek. Ja nie mam zamiaru już nic robić. Jeżeli nic się nie stanie, to koniec ze mną. Poczekam góra 3 tygodnie. Więcej czasu nie znajdę. Nawet nie wiesz, czy masz jeszcze jakieś życie poza tym. Niby tak. Ale chuj cię to boli. Ktoś tam czasem się do ciebie odezwie. Ktoś coś napisze. Ktoś chce się spotkać. Nawet nie pamiętasz kto. Masz to w dupie. Chcesz tylko z nią porozmawiać. Rozwiązać ten konflikt raz na zawsze. Odbudować relację, która była ci tak droga. Uświadamiasz sobie, że pisanie do niej nic nie da. Musisz przestać się na sobą użalać. Musisz spróbować pokazać jej, że dajesz sobie radę. Że znów są z ciebie ludzie. Starasz się ogarnąć. Niedziela. Śpisz sobie smacznie po niedzielnym obiadku. Budzi cię twój brat. Anon... Jakaś dziewczyna z twojej muzycznej do ciebie mówi, że cię zna. O kurwa. Biegniesz do okna. To auto jej rodziców. Kurwa mać, ja pierdolę. Schodzisz powolutku na dół. Jej i twoi rodzice. I ona. Siedzą przy stole. Kurwa mać. Twoi rodzice przerażeni patrzą na jakieś kartki. O chuj, kurwa mać, ja pierdolę! Wydrukowali wszystkie twoje pociski. Wszystkie w chuj. Eski, face. Wszystko, kurwa. I każą rodzicom czytać. Anon, chodź tutaj, mówią twoi rodzice. Ten ich wyraz twarzy śni ci się do dziś. To trwoga. Zażenowanie. Okropne zaskoczenie. Oni nic nie wiedzieli. Nic a nic. Jej rodzice są wkurwieni jak cholera. Chłopie, jesteś dorosły. Bardzo cię proszę, żebyś przestał. Mogliśmy z tym pójść gdzie indziej. Przyszliśmy tu, bo nasza córka się o ciebie martwiła. Mówiłeś, że chciałeś się zabić. A doskonale wiesz, że jest chora. Każdy stres dla niej to ból. Chcemy ją tylko chronić. Chcesz coś powiedzieć? Odzywa się ona. Anon, ja nie rozumiem, czemu ty tak zareagowałeś. Przecież między nami w sumie nic nie było. Otwierasz usta, żeby coś powiedzieć. Information processed. Dociera do ciebie, co właśnie powiedziała. Kernel panic. System shut down. Restart. Stół. Jebany stół. Gapisz się na jebany stół. Wokół są jacyś ludzie.
Ostatnie 30 minut przesiedziałeś gapiąc się na stół. Ona i jej rodzice już dawno wyszli. Twoi rodzice siedzą obok ciebie i pytają, kim byli ci ludzie. Co się stało? Skąd to wszystko? Twoja matka płacze. Twój ojciec jest przerażony. Oni od początku twojego życia stoczyli batalię o twoje zdrowie i życie. Poświęcili więcej niż mieli. Rozjebali kilkaset systemów, żeby w końcu uratować twoje wątłe zdrowie, gdy byłeś mały. A dziś czytają, że chcesz się zabić. Matkę we łzach. Anon, proszę, odezwij się. Powoli zaczynasz im opowiadać. Od samego początku. Aż do tego dnia. Nie rozumieją. Nikt nie rozumie. Epilog. Od tego dnia przestajesz żyć. Śmiejesz się, ale się nie cieszysz. Smucisz się, ale nie płaczesz. Grasz na instrumencie, ale się nie wczuwasz. Wszystko cię wkurwia. Odjebujesz jakieś testy na koniec roku. Coś tam zaliczasz, dostajesz się na jakieś studia. Chuj cię to boli. Znikasz na 24 z domu. Szukają cię bagiety. Tymczasem ty chodzisz po jebanej plaży przez 18 godzin. Śpiąc jak menel pod schodami. Wracasz do domu. Wszyscy w płacz. Anon, gdzie byłeś? Na spacerze. Wszyscy się o ciebie martwią. Wysyłają cię do psychologa, psychiatry. Gówno to daje. Nie chcesz się leczyć. Nic nie chcesz. Twoim jedynym celem staje się to, by wszyscy dali ci spokój. By nikt już nic od ciebie nie chciał. Tak bardzo chcesz umrzeć. Siedząc gdzieś w pustym mieszkaniu. Z daleka od innych. Zapomniane i zostawione samemu sobie. Siedząc przy fortepianie, grając melodie, które ci ją przypominają, chlejąc whisky, butelka po butelce, aż śmierć cię pocałuje. Życie to choroba. Koniec sierpnia 2015. Część trzecia. Pewnego pięknego dnia w imieniny na starszego brata siedzisz w swojej piwnicy jak zwykle, od momentu, gdy wróciłeś do kraju. Chuj ze studiami, chuj z muzyczną. Nie masz na nic ochoty. Nie wyjdziesz już z tego pokoju po nic innego jak po jedzenie i sranie. Ktoś puka do drzwi. To twój najmłodszy brat. Level 11. Muzyczny, literacki, matematyczny geniusz w jednej osobie. Macie za swojego idola. Uwielbia cię najbardziej ze wszystkich i martwi się o ciebie. 11 lat, a już taki dojrzały. Anon, chodź! Starszy Anon ma imieniny. Pojedźmy do sklepu po chipsy i kole. Nie możesz go zawieść. Zaraz przyjdę. Za 5 minut. Mały schodzi zrezygnowany. Zawsze tak odpowiadasz i nie schodzisz. Tym razem chcesz, aby było inaczej. Ogarnij się. Wyjdź z piwnicy i mrużąc oczy, zejdź na dół. Hej, to co? Jedziemy? Ostatnio rzadko widujesz taki wybuch radości. Wszyscy bracia chcą jechać. Anon, chcesz prowadzić? Chyba dam radę. Jedźcie do sklepu. Jesteś odrobinę roztrzęsiony, ale starasz się trzymać w kupie. Na parkingu trącasz czyjeś lusterko. Starszy Anon... No, co ty robisz? Tam, leciutko. Nic się nie stało. Ma być w ogóle, a nie leciutko. Parkujesz. Bracia wychodzą po staw. Zostajesz w aucie i zamykasz oczy, żeby się uspokoić. Po kilku minutach ktoś puka w twoją szybę. Jakiś kolo. Mogę cię prosić na chwilkę? Od kiedy jesteśmy na ty? Dobrze. Tylko trzymaj nerwy na wodze. Wychodzisz z auta i idziesz za nim. Zniszczyłeś mi samochód. Żona siedziała w środku i wszystko widziała. Że co, kurwa? Przepraszam, co? O, tutaj. Wskazuje małą szczerbę w obudowie lusterka. 2x3 mm max. Przyznaję, trąciłem to lusterko, ale
Jestem pewien, że nie uderzyłem tak silnie, aby... A więc się przyznajesz. Moment. Niech mi pan udowodni, że jestem autorem tego uszkodzenia. Tu na ziemi gdzieś musi być ten fragment. Nie obchodzi mnie to. To teraz co? Dogadujemy się, czy dzwonię po policję? Jeszcze nigdy nie miałeś żadnej stłuczki. A teraz od razu policją straszą. W normalnym stanie załatwiłbyś gościa dwoma słowami. Ale depresja tak mocno zryła ci mózg. Jesteś słaby jak pizda. Pamiętasz tylko jedną zasadę. Nie umawiaj się z kolesiem. Chwila, moment. Niech pan czeka. Mówię panu, że to nie ja uszkodziłem panu lusterko. No jak nie ty? Przecież żona widziała, mam świadków. Najpierw proszę mi udowodnić, że to ja. Jeśli to ja, niech pan znajdzie ten fragment. Ciśnienie ci rośnie, głos drży. Coraz mniej panujesz nad sobą. Kolor rozgląda się, podnosi losowy paprok z ziemi i dumnie daje go tobie. Dziękuję, to co, dzwonimy? Kurwa. Daj mi spokój, bo to się źle skończy. Patrzysz na wręczony ci paproch. Pierdolony kawałek gumy. Ni chuja nie jest to. Proszę pana, to nie jest ten fragment. Dobra, dobra, dzwonię. Ej! Mówię do pana. Niech pan sam spróbuje. No dalej, to nie jest ten fragment! Już prawie krzykiem. Opanuj się, kurwiu, bo przegrasz. Halo? Chciałbym zgłosić stłuczkę. Wysłuchaj tego żałosnego pierdolenia, które wcale nie pomaga ci się uspokoić. Emocje szaleją jak miliard dzikich koni próbujących się wyrwać z zaprzęgu. Nie mają obowiązku przyjechać, wystarczą zdjęcia. Mówi bardziej chyba do siebie. Kolob stryka zdjęcia. Bracia wychodzą ze sklepu i widzą, co się dzieje. Nie poddasz się. Niech pan się uspokoi. O kilkumilimetrowy kawałek plastiku chce pan tyle nerwów i tyle czasu marnować? To sam sobie tak załatwiłeś. Niech pan będzie racjonalny, to nie jest warte zachodu. Sam jesteś nieracjonalny. Z tych nerwów nie widzisz, że kolo ewidentnie blefuje i drażni cię, bo chce wyłudzić kasę. Dobra, dobra. Spotkamy się w sądzie. Wsiada do samochodu, nie zwracając na ciebie uwagi. Odjeżdża, zanim zdążysz cokolwiek odpowiedzieć. Lejce pękają. Miliard mustangów traktuje twój mózg. Ruszasz w pierwszym lepszym kierunku. Wszystko, co masz w kieszeniach, ląduje na ziemi z prędkością dźwięku. Portfel, klucze, telefon rozpyskuje się w drobny mak. Idziesz gdzieś. Za tobą biegnie średni brat, level 15. Ej, Anon, opanuj się, kurwa, wracaj! Przesz naprzód. Nawet nie można cię dogonić. Masz dosyć. Wyłączasz się. Pozycja embrionalna. System shut down. Restart. Message received. Tata przyjechał. Wokół ciebie siedzą bracia i ojciec. Siedzicie na środku pierdolonego parkingu. Średni brat. Jestem pod wrażeniem, że nadal się włącza. Ojciec. W końcu Nokia. Dowiedz się, że zabrali wszystko z ulicy. Oddają tobie. Zabierają cię do auta. Po drodze opowiadasz wszystko ojcu. Ojciec lekko wkurwiony, bo planował dziś nie wsiadać do auta. I tym się przejąłeś. Myślałem, że przejechałeś 6-letnią dziewczynkę i jej młodszą siostrę. To wtedy byś się mógł tak zachować. Wracasz do domu. Wracasz do piwnicy. Przychodzi matka. Wybuchasz przy niej płaczem. Anon, tak nie może dalej być. Musimy ci znaleźć psychiatrę. 22 grudnia 2015. Jesteś u najlepszego psychiatry w województwie. Najlepszy lekarz, jakiego poznałeś. Stosujesz się ściśle do jego zaleceń. Bierzesz sumiennie leki. Jest najlepiej od dawna. Mimo to znów nadchodzi dół. Wiedz, że musisz to zrobić. Wiesz, że tak trzeba. Stoisz pod tym domem. Pod jej domem. Trzymasz torbę z prezentami. Miała urodziny. Nadchodzą święta. Nie jest ci to obojętne. Kilka wdechów. I klikasz. Tak, słucham. Dobry wieczór, pani. Z tej strony Anon. Czy mógłbym na chwilkę wejść? Mam coś ważnego państwu do przekazania. Ale ja nie rozumiem. Dziewczyny nie ma. Nie. Ja nie do niej.
Ja do państwa przychodzę. Męża nie ma i jestem sama. Proszę wrócić około 19, dobrze? W porządku. Poczekam. Wracasz do auta. Zamykasz oczy, żeby się uspokoić. Po wielu długich minutach ktoś puka w twoją szybę. To jej ojciec. Dobry wieczór. W czym możemy ci pomóc? Dobry wieczór. Ja chciałbym z państwem chwilę porozmawiać trochę. Przeprosić, trochę podziękować. To dla mnie bardzo ważne. Proszę. Zapraszam. Zabierasz torbę. Wchodzisz. Trzeba to zakończyć. Powiedziałeś już wszystko. Teraz pozostaje jeszcze jedno. Dziewczyna miała urodziny. Nadchodzą święta. Nie ukrywam, że nie jest to dla mnie obojętne. Dlatego pozostawiam u państwa tę torbę. Tu wszystko jest otwarte, mogą państwo wszystko sprawdzić, przejrzeć. Mogę jednak państwa zapewnić, że w tej torbie jest wszystko wyłącznie piękne i dobre. Stawiasz nas w niezręcznej sytuacji. Chcielibyśmy, aby to wszystko raz na zawsze się skończyło. Jestem tego samego zdania. Dlatego pozostawiam tę torbę państwu i nie oczekuję już żadnej odpowiedzi. Ufam, że cokolwiek państwo postanowią, będzie to najlepsze dla niej. W końcu jesteście państwo jej rodzicami. Nie oszukujmy się, gdybym tę torbę zabrał, szukałbym sposobu, aby jej ją przekazać. Uznałem, że jest to najlepsze wyjście. Ja nie potrafiłem wybrać tego, co było dla niej dobre. Wiem jednak, że państwo na pewno potrafią. Masz rację. Żegnasz się. Życząc wesołych, spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Wracasz do auta. Dokonało się. Spośród wszystkich chorób na ziemi, spośród najgorszych wirusów, bakterii, grzybów i pasożytów, zadających na miliony sposobów cierpienie swemu nosicielowi, mnie przypadła w udziale taka choroba, która krzywdzi nie tylko mnie, ale przede wszystkim ludzi wokół. Im bliższych, tym straszniejszą krzywdę wyrządza. 23 grudnia 2015. Dzień jak co dzień, dzień po dniu, wciąż się dzieje życia. Nie chcesz wstać. Nie chcesz wyjść z pokoju. Matka jest zrozpaczona. A było już tak dobrze. Co się stało? Opowiadasz o wszystkim. Matka dzwoni do psychiatry. Chce się dowiedzieć, co w takiej sytuacji zrobić. Wraca spokojniejsza. Zachęca cię, abyś poszedł na dół lepić pierogi. Wychodzi. Do głowy przychodzi ci okropna myśl. Dlaczego chcesz im to zrobić? Przychodzi twój najmłodszy brat. Anon, pomóc ci w sprzątaniu. Najwspanialszy brat na świecie. Dlaczego chce ci to zrobić? Dzięki. Jak chcesz, możesz mi pomóc. Przynosisz szmatki. Z pieczołowitością myję każdą półkę w twoim pokoju. Ty bydlaku, dlaczego chcesz mu to zrobić? Mały Anon, pomóż mi z tą szafą. Jest brudna na górze. Wyciągasz wszystko z szafy i kładziesz ją na boku, a on ją czyści dokładnie. Cudowny człowiek. Mały Anon, przyniosę odkurzacz. Wychodzi. Robię to, by cię chronić. By chronić nas wszystkich. Przed największym zagrożeniem. Przede mną. Szafa o ścianę. Szafka. Druga szafka. Parę książek. Tych drzwi nie da się już otworzyć. Zanim się wyłączasz, słyszysz tylko... Anon, przyniosłem ci odkurzacz. Cudowny człowiek. Restart. Message received. Anon, nie zasnę dziś, dopóki nie otworzysz tych drzwi. Message received. Dlaczego masz na sobie garnitur? Twoja matka płacze. Ojciec dobija się do drzwi. Puszczają zawiasy. Drzwi pękają z hukiem.
Rodzice wchodzą do pokoju i ogarniają ten balizel. Nigdy nie widziałeś ich w takim stanie. Nie wiesz, dlaczego jesteś w garniturze. Jest już ciemno. Rodzice rzucają setki pytań. Nie otrzymują żadnej odpowiedzi. W końcu udaje im się wyciągnąć cię na dół. Dają ci jedzenie i herbatę. Nic przez cały dzień nie jadłeś ani nie piłeś. Powoli wracasz do siebie. Matka we łzach. Dlaczego to zrobiłeś? Bo chciałem was chronić. Przed czym? Przede mną. Rozwiązuje ci się język. Opowiadasz wszystko, co dawno powinieneś był im powiedzieć. Bo wszystkim przez długie minuty siedzisz w ich ramionach. Od 21 lat walczą o twoje życie. Wiesz, że nigdy nie spoczną. Nigdy. Jutro Wigilia. Jutro Dzień Radości. Jutro nie pojedziesz już na pasterkę do Gdańska, tak jak w zeszłym roku. Już nie masz do kogo. Nigdy nie miałeś. I nigdy nie będziesz miał. Czytał pastolektor, kurwa korektor.